Dzień dobry Państwu. Przyszła wiosna, tak więc zdecydowanie powinniśmy zacząć myśleć o zdrowym odżywianiu i o zdrowszych produktach, które wprowadzamy do swojego organizmu. Wokół wszystko zielenieje, w związku z tym mam dla Państwa dzisiaj propozycję, jak na szybko zrobić sobie bardzo smaczny koktajl. Do koktajlu będziemy potrzebowali przeróżne zieleniny. I teraz od Państwa zależy, co Państwo wybierają. Ja wybieram pokrzywę, świeżo zbierana pokrzywa, może być taką lekką łodyżką. Pokrzywę ścinamy 2-3 piętra z góry, natomiast nie ścinamy całości, ponieważ reszta już jest taka niezasmaczna. Także wrzucamy sobie do blendera, może to być blender takiego rodzaju, może to być blender taki typowy żyrafa. Wrzucamy sobie, co nam pasuje, tak więc tutaj troszkę tej pokrzywy. Pokrzywa doskonale oczyszcza układ krwionośny i dodaje energii z pewnością. Tu mamy coś takiego, nie wiem czy Państwu jest to znane, jest to tak zwana przytulia czepna. Przytulia czepna jest doskonałym ziołem, które będzie nam oczyszczało układ limfatyczny, czyli jeśli na przykład mamy tendencję do gromadzenia się wody w organizmie, są obrzęki, to wtedy jak najbardziej można pójść i takiej przytuli sobie nazbierać. To jest taki pospolity chwast, on się czepia do ubrania. Na pewno Państwo gdzieś tam na działce sobie takie coś potrafią znaleźć. Czyli kilka tych przytuli. Ją możemy również zaparzać w formie herbatki i sobie też popijać, jeśli mamy problem z obrzękami. Tu mam jeszcze szpinak. On tak troszkę dziwnie wygląda, bo wyrwałam go rano spod folii i taki jest troszkę wybujały, bo miałam za gęsto posiany, ale jest to szpinak. Proszę bardzo, szpinak źródło żelaza, jak wiadomo, bardzo istotny również na wiosnę. I do tego możemy jeszcze dodać listki jarmużu na przykład. Tu akurat mam jarmuż zeszłoroczny jeszcze, bo jarmuż zimuje w glebie. Jeśli Państwo posadzą teraz sadzonki jarmużu, to będziecie mieli z niego korzyść całe lato, jesień, również zimą, jeżeli będzie taka jak w tym roku na przykład, bez wielkich mrozów. I jeszcze do teraz, zobaczcie, jarmuż rośnie. Ok, mamy to, trochę zielonego. Do tego, żeby nie było to takie bez smaku, możemy dodać troszkę soku z cytryny. O. I również smak bardzo podkręci świeży imbir. Obieramy sobie odrobinkę. O. Na przykład taki kawałeczek. O, tu mi takie ładne serduszko wyszło. Ok. Czyli mamy imbir. O. No i żeby było słodko, jakiś słodki owoc. Może to być ananas, może to być banan, może to być gruszka. Mogą być daktyle. Wtedy z pewnością smak będzie znacznie lepszy. Niektórzy mówią właśnie, że tych zielonych roślin bardzo nie lubią, bo są niesmaczne. Jarmuż sam w sobie na pewno smaczny nie jest. Szpinak też jest bez smaku. No pokrzywa też jest średnio do zjedzenia sama, ale z różnymi dodatkami jak najbardziej tworzy smaczne danie. Dobrze, tutaj do tego dodamy sobie jeszcze siemię lniane. Tu mam siemię lniane złote, które ma troszkę więcej wartości odżywczych niż takie tradycyjne, ciemne siemię lniane. Siemię lniane jest bardzo dobre dla przewodu pokarmowego, ponieważ tworzy taką osłonkę, która na przykład jest bardzo pomocna, jeśli ktoś ma tak zwaną zgagę, czy też pieczenie w żołądku, to wtedy siemię lniane bardzo ładnie regeneruje śluzówkę. Dobrze. Żeby było jeszcze lepsze, cynamon. Tutaj będziemy dawali wszystkiego po pół łyżeczki może. Pół łyżeczki cynamonu. Działa antyzapalnie. To jest coś, co zawsze też stosuję. Są to goździki mielone. Pół łyżeczki goździków. Może być troszkę mniej, bo na taki intensywny smak mają. Goździki natomiast to panaceum na wszystko i są w krajach arabskich na przykład stosowane na dolegliwości wszelakie. Tu mamy jeszcze kurkumę, pół łyżeczki kurkumy. No i kurkuma, żeby nam się dobrze wchłaniała,
to ona zawsze potrzebuje troszeczkę pieprzu, więc dodamy sobie też pieprzu, taki jeden raz. O. No i teraz już mamy składniki takie stałe, powiedzmy, więc potrzebujemy teraz, żeby powstał koktajl składników płynnych. Możemy dodać sobie wody po prostu, możemy dodać jakiegoś soku, czy to będzie sok jabłkowy na przykład, a możemy dodać sobie na przykład mleka. Ja mam tutaj taki napój kokosowy, może to być mleko kokosowe, owsiane, można sobie zrobić samemu mleko, można kupić gotowe, troszkę wody. O. Zamykamy i za sekundkę będziemy mieli wszystko gotowe. Proszę bardzo. I już. Najgorsze chyba z tego wszystkiego jest pójście i pozbieranie czegoś, bo to się zwykle nie chce wyjść i gdzieś tam pochodzić, poszperać. Natomiast jak już Państwo pójdą i nazbierają więcej, to w następnym jeszcze filmie pokażę, co jeszcze z takich zielonych elementów możemy sobie przygotować. No i dobra, koktajl gotowy, proszę bardzo. Piękny, gęściutki i smaczniutki.